Moi drodzy słuchacze, dzisiaj mam dla Was rozmowę z czasów sprzed pandemii. Z czasów, gdy nie było nic podejrzanego w witaniu się uściskiem dłoni. Z czasów, gdy swobodnie wszyscy planowaliśmy sobie nasze wakacje, a połowa z nas nawet przez sekundę nie myślała o pieczeniu chleba albo o cieście bananowym, chlebie bananowym albo marchewkowym. Dzisiaj mam dla Was rozmowę nagraną jeszcze w styczniu, a moim gościem jest Piotr Zbierajewski, architekt działający przede wszystkim w Danii, ale aktywny również na gruncie polskim, bo jest Polakiem i studiował i ukończył pierwszy stopień studiów na Wydziale Architektury w Warszawie, a magisterkę studiował już w Danii, o czym też nie omieszkamy się wspomnieć. Rozmawiamy przede wszystkim o problemie zarobków w architekturze oraz o petycji do Izby Architektów, ponieważ to właśnie Piotr był inicjatorem i pomysłodawcą. Jak powszechnie wiemy, problem zarobków w środowisku architektonicznym to temat powracający notorycznie, a to dlatego, że pomimo, że mówi się o nim dosyć sporo, robi się stosunkowo niewiele i nadal słychać bardzo dużo nieprzychylnych ofert czy sytuacji od naszych znajomych architektów czy studentów rozpoczynających swoją ścieżkę w zawodzie. Pracownie wciąż zaniżają proponowane wynagrodzenia nowym pracownikom, nie podwyższają tym zatrudnionym już nawet przez wiele lat. Studenci notorycznie nie dostają wynagrodzenia za swoją pracę, albo to wynagrodzenie jest po prostu bardzo śmieszną kwotą. Kwestia nadgodzin to też bardzo istotny problem, one bardzo często są niepłatne albo jest to temat bardzo często na przykład pomijany na rozmowach kwalifikacyjnych czy w umowach, jest to taki temat bardzo często niedopowiedziany. Ważną kwestią jest rodzaj umów, jakie architekci dostają od pracowni, ale też bardzo istotna jest tutaj perspektywa pracodawcy. I między innymi ten temat też pojawia się w naszej rozmowie. Główny pomysł, o który w petycji chodzi, dotyczy tego, jak usprawnić funkcjonowanie niektórych mechanizmów i jedną z takich propozycji może być zaimplementowanie, powiedzmy, rozwiązania duńskiego na gruncie polskim, czyli wprowadzenie takich nieobowiązkowych umów pomiędzy izbą a daną pracownią. A o czym rozmawiamy oprócz samej petycji, problemie płac i umów? No, między innymi o przyczynach tego problemu, ponieważ no, to nie jest tak, że to się wzięło znikąd. Rozmawiamy o tych naszych wyobrażeniach, czy o klientach, o cenach projektów, o różnych absurdach i źródłach tych ewentualnych absurdów. Rozmawiamy, na co studenci czy architekci przebranżawiają się najczęściej. Czy wszystkie te architektoniczne nasze narzekania mają swoje usprawiedliwienie? Pytam Piotra, czego Dania go nauczyła i jak go zainspirowała. Dopytuję, na czym polega wprowadzenie tych dodatkowych umów, które istnieją w Danii i jak by to mogło funkcjonować w Polsce. I ten temat ponurych zarobków oraz iskry nadziei w postaci umów i petycji zajmuje nam jakieś pierwsze pół godziny rozmowy, ale potem przenosimy się na luźniejsze tematy i wypytuję nieco Piotra po prostu, jakie życie zawodowe wiedzie taki architekt na emigracji w Danii. A może Piotr myśli o powrocie do Polski i wcale Dania nie jest taka kolorowa, na jaką nam wygląda. Jakby widział swoje perspektywy na przykład powrotu do Polski i pracy tutaj jako architekt. Nawet wyciągnęłam od mojego rozmówcy minusy pracy architekta w Danii, a przynajmniej jakieś takie aspekty frustrujące go. Także to jest perełka, posłuchać nawet narzekaj na duńskie środowisko architektoniczne. Udało się to wyciągnąć. Ale no wiadomo, trzeba tego też słuchać z przymrużeniem oka, bo jednak nie da się ukryć, że cały architektoniczny światek, no a może w zasadzie architektoniczna Europa i tak obserwuje i inspiruje się duńskimi realizacjami. I tak jak większość architektów jednym okiem jednak zerka na tę
szwajcarską powściągliwość, ascetyzm i minimalizm, tak to drugie oko trochę nam się zrobi zez, ale to drugie oko w sumie cieszy się na widok ekspresyjnych i tych innowacyjnych realizacji duńskich. Także tutaj to na pewno trzeba tego słuchać z przymrużeniem obu ok. Gdzie ja dążę z tym wokabularzem? W takim układzie w sumie, jak jedno oko jest na Szwajcarię, drugie na Danię, to wydaje się, że nos jest skierowany w Holandię. Ale już pominę ten temat. A na koniec jeszcze w ogóle zahaczyliśmy o jakieś ciekawostki w prawie budowlanym. Między innymi o schody. Ja uwielbiam temat schodów. A kończymy naszą konwersację. Nie powiem na czym, ale zdradzę Wam, że naprawdę zakończenie jest bardzo, bardzo ciekawe. Także zapraszam do słuchania do końca. Jestem ciekawa, czy w pewnym momencie rozmowy usłyszycie, jak za ścianą w domku fińskim na Ujazdowie w otwartej pracowni jazdów ktoś zaczął grać sobie na pianinie, co nam tym bardziej umiliło naszą rozmowę. I co? Zerknijcie na petycję, zainteresujmy się tym problemem wszyscy naraz i wszyscy razem i życzę miłego słuchania. Na razie, cześć. Przydałoby się zacząć od tego, że siedzimy w świetnym miejscu, ponieważ znajdujemy się w domku fińskim w otwartej pracowni jazdów, które to miejsce jest przepiękne, drewniane wnętrza, zewnętrza też, ukryta perełka w śródmieściu Warszawy, niesamowite miejsce. Jest to miejsce otwarte dla osób twórczych, kreatywnych, otwartych, pomocnych. Jestem też ja dla równowagi, ale z człowiekiem otwartym i kreatywnym dzisiaj się widzę, z Piotrem Zbierajewskim. Cześć Piotrek. Cześć, dzięki. Studiowałeś pierwszy etap studiów inżynierskie, studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Drugi stopień, gdzie? Bo ja tego na nie wypowiem. Na Uniwersytecie w Aalborgu. Pisze się Aalborg przez 2 A, to jest na północy Danii. Aalborgu. Czyli w Aalborgu, tak? Tak. W Danii. I jesteś czynnym architektem, pracującym i mieszkającym aktualnie gdzie? W Danii. W mieście? Aarhus. Aarhus. Inaczej widzisz. Ale wymyślili, po prostu. Ale wymyślili, nikt prościej. Nie zrozumie. Tak, nikt nie rozumie. Moi drodzy, Piotr mieszka i pracuje w Aarhus, nie oszukujmy się. Duńczycy nie wiedzą, jak to wymawiać po prostu, mów mi się. Duńczycy nie będą tutaj nas słyszeć, więc tutaj wiesz, trzeba... Nie będą nas poprawiać, oni nie wiedzą. Jesteś architektem w Danii, ale w zasadzie czynnie udzielającym się w sprawach polskich w środowisku architektonicznym. I naszym głównym tutaj powodem i tematem, od którego zaczniemy, póki jeszcze utrzymujemy uwagę słuchaczy, to jest Twoja akcja, którą zainicjowałeś, czyli petycja do Izby Architektów w sprawie wynagrodzeń dla architektów. Opowiedz mi i słuchaczom trochę o tym więcej, bo ja o tej akcji wspomniałam w odcinku o bezpłatnych praktykach i darmowych stażach. Powiedz nam, jak do tego doszło, że ta akcja została zainicjowana i o co w niej chodzi? Petycja ta jest skierowana do Izby Architektów i chodzi w niej głównie o to, żeby Izba przyjęła pewnego rodzaju pomysł, który działa w krajach skandynawskich, na to, jak można usprawnić kwestię związaną z wynagrodzeniem studentów na praktykach studenckich oraz żeby ochraniać świeżych absolwentów, którzy wchodzą na rynek tuż po studiach. Bo problem w tym momencie polega na tym, że mnóstwo pracowni, chciałbym powiedzieć większość, ale tutaj musiałbym się jakimiś konkretnymi statystykami posiłkować, dużo pracowni ma ten problem, że no jednak nie płaci studentom właściwie nic za praktyki studenckie, albo płaci im, nie wiem, za cały miesiąc pracy, jak na pełnym etacie, z 2-3-4 stówy i to jest wszystko. I tu jest cały pies pogrzebany, ponieważ wiadomo, jest to po prostu wykorzystywanie w tym momencie studentów. Studentom też to jest nie na rękę, ponieważ oni też muszą to jakoś godzić ze studiami. I kolejna rzecz jest taka, że też mamy grupę absolwentów, która na przykład kończy studia, wchodzi na rynek architektoniczny i idzie do jakiejś pracy w firmie XYZ, w której to pracowni: na dzień dobry, witamy pana absolwenta, proszę o to 2100-2200 albo w ogóle poniżej 2000 brutto, na dzień dobry. Czasami może jest to więcej, ale wciąż są to pieniądze, stawki dosyć niskie.
Również istotny problem to Rodzaj umowy. Dokładnie. Rodzaj umowy jest wręcz... W tym momencie bym powiedział, że to chyba już sięga jakiejś patologii. Ja mam znajomych z mojego rocznika, jak i starszych roczników, z których, nie wiem, może jedna czy dwie osoby są na umowie o pracę w jakichś większych pracowniach. Ostatnio gadałem z takim dobrym znajomym, który już ma ponad 4 dychy. Pracuje do takiej pracowni w Warszawie, no takiej powiedzmy jednej z tych ponoć bardziej renomowanych i on jest u nich teraz, nie wiem, chyba 5., 6. rok, nie chcę teraz kłamać, i on do dzisiaj jest na umowie o dzieło. Siedzi tam na miejscu, normalnie pracuje i tak dalej. 40-latek, architekt. Tak, i on się nie może na przykład też od 5 lat, to jest osobny temat, od 5 lat na przykład się nie może doprosić o żadną podwyżkę i też go zaczyna wkurzać, zaczyna teraz jakieś dodatkowe studia w ogóle w innej branży, jakiejś humanistycznej, w sensie bardziej humanistycznej, typu, nie wiem, tam jakaś socjologia czy coś i zamierza się po prostu przebranżawiać. Oczywiście, żeby nie było, musimy tutaj jasno zaznaczyć, że są pracownie w Polsce, istnieją w ogóle takie, które płacą generalnie w miarę godne pieniądze swoim pracownikom. Nie możemy wrzucać wszystkich do jednego worka. Mhm. Natomiast te pracownie stanowią wyjątek od reguły, a nie regułę. Bo znam zresztą osobiście przynajmniej jedną pracownię w Warszawie, która płaci na jakby każdemu, w sensie i pracownikom na różnych funkcjach, jak i studentom, gdzie płacą naprawdę spoko pieniądze. Znaczy spoko, odpowiednie dokładnie do tego, jak to powinno mniej więcej wyglądać. Jak myślisz, jakby co jest przyczyną gorszych wynagrodzeń albo braku wzrostu? Czy przyczyna leży w tych właśnie bezpłatnych lub bardzo, bardzo tanich praktykach i stażach? Jakby to się zaczyna od początku? Czy chodzi o, nie wiem, zbyt dużą konkurencję na rynku i pracownie jakoś zaniżają koszty projektów? Czy, nie wiem, gdzie leży przyczyna? Jest to, moim zdaniem, przyczyna jest niestety jest dosyć prosta, to znaczy zaczęło się wszystko od lat 90., kiedy przeszliśmy transformację i pojawił się taki problem pod tytułem, że mnóstwo architektów zaczęło walczyć o projekty. Tylko walczyć, mówimy o tych pracowniach przede wszystkim związanych z tematyką typu domy jednorodzinne, bo to się jakby to jest główne źródło z lat 90., jakby gdzie to się zaczęło. I w latach 90. Architekci zaczęli się ścigać właśnie w tym, kto taniej zaprojektuje dom, żeby po prostu zdobyć zlecenia. Zaczęli sobie architekci sobie sami nawzajem zaczęli wyrywać projekty na zasadzie, a ja zrobię taniej. Oczywiście należy tutaj brać pod uwagę, że to jest oczywiście uproszczenie całego tematu, bo wiadomo, to jest wielowątkowy temat, który się ciągnął przez lata, więc uproszczając, jakby tak to powiedzmy wygląda. Oczywiście większe pracownie, które robiły bardziej skomplikowane tematy, typu, nie wiem, mieszkaniówki, budynki biurowe i tak dalej, no miały to do siebie, że mogły, powiedzmy, próbować trochę więcej na tym wyciągnąć. Przewijamy teraz naszą oś czasu do czasów obecnych i mamy teraz taką sytuację, że to takie ciągłe zaniżanie spowodowało, że nasza branża sama sobie wychowała już półtora pokolenia, żeby nie powiedzieć już dwa, bo mamy 2020, pokolenia ludzi, którzy przywykli do tego, że architekci generalnie biorą mało. Że architekci są ci, którzy generalnie wezmą mało, zrobią tam sobie jakieś tam rysuneczki, przecież to nic nie kosztuje, skoro to jest tak mała stawka, to nic nie kosztuje, to nie ma żadnej wartości. I to przez całe społeczeństwo się przez te wszystkie lata przewalało. I dzisiaj, do dzisiaj mamy taką sytuację, że przecież jest mnóstwo pracowni, które się chwalą wręcz na Facebooku, czy na jakichś innych social mediach, czy w Muratorze chociażby, w katalogach Muratora, że dom katalogowy 160 metrów za 1200 zł, czy za 900 zł. Oczywiście, że te domy potem będą miały adaptacje i oni te pracownie liczą na zysk z tych różnych adaptacji, bo wiadomo, nie postawisz jednego domu, jak powiem, w każdych warunkach. To zgadza się, no tylko, że potem się okazuje, że z tymi adaptacjami, na których ci architekci chcą zarobić, no to się zbierze może 3-4 tysiące. Znowu za projekt 160-metrowy, często wielobranżowy. Więc doszło do jakichś naprawdę absurdów, do granic absurdów, gdzie po prostu architekci naprawdę biorą mało. I kiedy chcą wziąć więcej, bo niektórzy na przykład próbują, no to klienci mówią, że no tak, ale tutaj koledzy proponują, w sumie robią to samo i robią, nie wiem, o 1/3 taniej. A jeszcze najciekawsze jest to, że opinia publiczna, mam wrażenie, stoi w kompletnej opozycji do tego, jak wygląda rzeczywistość i zarobki architekta, tak? W opinii publicznej. To nie wiem, no my jedziemy na jednym wózku z najlepszymi prawnikami, mam wrażenie, tak? Chociaż może u prawników te początki też są skomplikowane, nie wiem, ale...
Znaczy tak, wiesz, no, dla społeczeństwa, jak mówisz ogólnie, że jestem architektem, to jakby taki obraz ogólny jest, no to znaczy, że pewnie masz dużo pieniędzy, jeśli chodzi o takie wyobrażenie. Ale kiedy ci te same osoby chcą od ciebie projekt, to one same nie zakładają, że to będzie drogo, tylko zakładają, że zrobisz im to za darmo, albo po znajomości, albo za 1000 zł, albo za 2, może za 3000, może za 4. Mm-hmm. To jest paradoksalne. Tak, więc to jest jakiś duży absurd. I to, co widzę teraz na przestrzeni lat, co się dzieje. Zobacz, w ilu branżach wykonawczych, zwłaszcza wykonawczych, czy generalnie w ilu branżach wszelakich z branży szerokiej budowlano-architektonicznej, ilu branżystów zarabia już całkiem niezłe teraz pieniądze. Żeby nie było, mówimy na przykład o, nie wiem, jeżeli masz jakiegoś stolarza, czy masz jakichś dobrych tynkarzy i tak dalej, których czasami musisz w ogóle rezerwować, nie wiem, na rok do przodu już teraz, którzy się wyceniają na tyle, że nie są w stanie spokojnie miesięcznie zarobić około 8, 9, 10 tysięcy brutto, niektórzy branżyści nawet więcej. No to, a równocześnie jeśli chodzi o te ceny za projekty, to co oglądasz na, jak mówię, w internecie, czy jak gadasz ze znajomymi architektami, no to wszystko wskazuje na to, że jakby masz wrażenie, że akurat u architektów jakby jest albo tak samo, albo nawet jest jeszcze gorzej niż było. Oczywiście ponownie nie wrzucamy tych różnych wyjątków od reguły, tak? Ale powiem ci, że ostatnio rozmawiałem z jednym z założycieli takiej bardzo znanej polskiej pracowni, który mi powiedział wprost, że mimo tego, że oni mają generalnie sukcesy i mają jakąś tam renomę, naprawdę są fajni i przebojowi, to że oni sami cierpią teraz na jakby jeśli chodzi o kwestie związane z prowadzeniem biznesu, bo mimo tego, że oni się naprawdę starają wyceniać bardzo dobrze, bo znam ich stawki, w sensie jak oni się omawiają z inwestorami i tak dalej, mniej więcej, to po prostu dochodzi do tego, że tak, faktycznie popełnili kilka fajnych projektów i w ogóle na tym wyszli, ale jakby teraz uderzyli ostatnią ścianę i wszyscy nowi inwestorzy, którzy do nich przychodzą, mimo tego, że już mają renomę, to wszyscy na dzień dobry chcą o 1/4 mniej płacić za projekt, 1/3. Tak, i oni mówią, że oczywiście, że po prostu oni im to dokładnie pokazują wyliczenia, dlaczego jest to niemożliwe, żeby zrobić tak tam. Materiały budowlane. A inwestorzy mówią, że to pójdą do pracowni, która zrobi im to tak, że ta pracownia będzie chciała mniej pieniędzy za projekt. To jest jakiś absurd, który jest bardzo, bardzo, bardzo złożony. I tylko pragnę zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, mianowicie z tego, co rozmawiam z konstruktorami w Polsce, to u nich też za kolorowo nie jest, bo konstruktorzy też ostatnio zaczynają, znowu oczywiście mówimy wyjątki, nie wyjątki, ale zaczynają trochę cierpieć. Nie chcę powiedzieć, ma znajomego konstruktora, który pracuje dla sieci, jeszcze który robi konstrukcję dla jednej z sieci sklepów spożywczych w Polsce i powiedzmy, że ostatnio stwierdził, że on z roku na rok dostawał coraz mniejsze wynagrodzenie, oni oczywiście z nim tam próbowali żonglować tymi cenami. I powiedziałbym, że obecnie on jakby musiał z nim teraz zakończyć współpracę, bo okazało się, że generalnie zarabia u nich dużo mniej niż architekci u nas w branży. W sensie naprawdę to już schodzi. Mówimy o sieciówce, która buduje tego naprawdę do groma. Myślałam, że właśnie idziemy w tym kierunku, że to branżyści zarabiają dobrze, bo znam też przypadki, że ludzie po studiach architektonicznych idą na przykład w instalacje, bo to jest powiedzmy jakoś taki pewniejszy zawód, pewniejsza branża niż architektura, gdzie architekci są w roli koordynatorów, projektantów, generalnie spajających wszystkie branże, a przynajmniej instalatorzy mają pewną działkę, zawsze będą potrzebni i to jest chyba najpewniejszy rynek z tych wszystkich naszych branżystów. No dobra, no to skąd się wziął ten pomysł petycji? Jakby z własnych doświadczeń, czy tych bardziej słyszanych? Ja od lat obserwuję w ogóle dyskusję na temat, wśród studentów, na temat jakby kwestii związanych właśnie z wynagrodzeniem, jak i też przechodziłem przez starsze roczniki, moje roczniki, jak i młodsze roczniki, które już wyszły jakby na rynek i się zdarzyły w większości, nie wszyscy, ale w większości się zdarzyli z taką ścianą pod tytułem wiesz, propozycja pracy, rodzaj umowy i wynagrodzenia. I to powoduje, że dużo osób na przykład próbuje startować w takim razie w architekturze jakoś po studiach, ale na przykład szybko przebranżawia się nagle na IT, na jakieś programowanie. To akurat jest, powiedziałbym, że chyba bardzo popularna ścieżka w architekturze teraz, to jest potem pójście w IT, jakieś kursy z, nie wiem, z UI, UX-u i siedzenie w tym temacie. Czyli takie w zasadzie odejście zupełne od architektury. Odejście zupełne. Wiesz, to jest tak, że jakby te wszystkie informacje i też to, co jak ja zaczynałem studia, to już wtedy, wiesz, jakby słyszałem to opowieść na temat tego, jak bardzo, wiesz, jest do bani. Jest taka między innymi sławna warszawska pracownia, w której to
powiedzmy osoby, które te pracownie prowadzą, potrafią na forum publicznym opowiadać o etyce zawodu i jak to powinniśmy tej etyki przestrzegać, praw autorskich, wynagrodzeń i tak dalej. Wszystko fajnie, jednocześnie wiem, że ta pracownia przez lata i to całkiem niedawno jeszcze potrafiła nic nie płacić studentom, którzy siedzieli tam jak na pełnym etacie, albo nawet, nie wiem, jak płacili na przykład 600. Prawdopodobnie niektórzy słuchacze, którzy teraz tego słuchają i byli na przykład w tej pracowni, to już doskonale wiedzą, że to mowa właśnie o tej samej pracowni. Wiesz, to wszystko, jakby te całe historie, opowieści i tak dalej sprawiły, że jakby no oczywiście zacząłem też sam na to narzekać, bo ta cała perspektywa tego jakby mnie wkurzała. Miałem szczęście też akurat no, pracować w trakcie studiów na pracowni, gdzie akurat no, nie mogłem narzekać na powiedzmy te zarobki, więc ale traktuję dosłownie właśnie, dlatego mówię, że doskonale wiem, że są wyjątki od reguły, natomiast też z pierwszej ręki powiedzmy wiem, że jednak w większości tak naprawdę właśnie nie jest. I teraz Dania mnie nauczyła tego, pobyt mój w Danii, że da się trochę inaczej do tego podejść. To znaczy w Danii w ogóle jest coś takiego, że Związek Zawodowy Architektów, jak i w ogóle związki zawodowe w Danii, ustalają razem nawzajem ze sobą, jakie stawki powinny panować w jakim zawodzie. I z jednej strony to się wydaje być jakimś takim może zamordyzmem i bez sensu, bo ktoś nad tobą ustala stawki. Natomiast to ma wspomóc to, żeby nie było nierówności za dużych w narodzie. I teraz tak. Od czego te stawki są zależne? Wiesz co, zależne są z wielu powodów. To znaczy, nie wiem, to jest kwestia tego na przykład, nie wiem, ryzyko zawodu, odpowiedzialność i nie wiem, ile, czy na przykład, czy ten zawód wymaga niestety ponad przeciętnej ilości godzin, na przykład dla niej średnia ilość godzin w tygodniu to jest 37, jeśli chodzi o pracę, no to może są zawody, które wymagają niestety pchnięcia na 50, no to wtedy trzeba to odpowiednio przekalkulować i tak dalej. Też, staż pracy na pewno. Staż tak, ale staż przeważnie się licza po siódmym, w zależności od rodzaju zawodu, to między 7 a 10 rokiem doświadczenia w pracy, to wtedy obowiązuje jakiś taki już naprawdę wysoki poziom minimum, plus jeszcze możesz negocjować. Wtedy dopiero zaczynają się negocjacje. Poniżej tego masz progi, które są średnio negocjowalne, może czasami to jest kwestia, wiesz, plus minus 5% zarobku, ale nie więcej. I teraz tak. Jest taka umowa, którą podpisują pracownie w Danii projektowe w większości ze związkiem zawodowym architektów, gdzie jest po prostu podane, no jest podane w tej umowie jakby wiele warunków współpracy wzajemnej, w sensie my jako związek zawodowy i wy jako pracownia projektowa. I to jest generalnie bardzo dobry dokument, który jakby wyznacza pewne granice jakby bezpieczeństwa zarówno dla tych pracowników tej pracy, jak i też dla samej tej pracowni względem związku zawodowego i tak dalej. Więc to jest taka bardzo dobra wzajemna współpraca. I w tej oto właśnie umowie jest między innymi zapis dotyczący tego, jak mają wyglądać kwestie związane właśnie z praktykami, jak mają wyglądać kwestie związane z absolwentami studiów, bo to jest osobny też zapis na ten temat. No i właśnie te progi, jaka jest ochrona tego. A to jest tak, że tam każda pracownia ma taką umowę podpisaną? To jest obowiązkowe w Danii? Wiesz co, nie, to nie jest to obowiązkowe, to jest tak, że to znaczy mają wybór, ale powiedziałbym, że jakieś 90-95% pracowni ma te umowy podpisane. I uwaga, skąd się bierze to, że nie wszyscy, bo zaraz będzie właśnie, wiesz, oskarżenie, dobra, ale te 5% się tam, nie wiem, wymiguje. I pewnie daje bezpłatnie. Tak, więc podam taki przykład. Jedną z tych pracowni, z tych 5% jest bardzo znana pracownia duńska, nazywa się Kobe, pisane Cobe, która nie ma tej umowy wcale podpisanej. I to wynika z tego, że to nie jest tak, że oni się zgadzają z kwestią, nie wiem, tych wynagrodzeń, czy studentów, czy coś, tylko w ramach dużo głębszych jakichś tam umów związanych z jakąś tam, nie wiem, relacją prawniczą, jakąś tam inną i tak dalej, w takich bardzo nudnych szczegółach, głęboko administracyjno-prawniczych, oni akurat się nie zgadzają chyba tam, nie wiem, czy w dwóch, czy w trzech punktach. Niestety to jest informacja, która została mi przekazana, także dokładnie nie wiem. Natomiast oni tej umowy nie mają, ale w ramach takiego dobrowolnego, takiej własnej woli spełniają sami z siebie, bez podpisania tej umowy, spełniają wszystkie pozostałe warunki. W sensie to jest tak, że oni mają dobrowolę, tylko oni po prostu powiedzieli, no sorry Unio Architektów, ale no w tych trzech punktach to mamy trochę rozjazd i nie bardzo, ale resztę się trzymamy i będziemy tego przestrzegać, bo uważamy, że trzeba. Tak jak wspomniałem, że są te progi wynagrodzenia, tak, że dostajesz jakieś pieniądze. To też powoduje, że pracownie no, są zmuszone poniekąd przestrzegać minimalnych stawek, pewnych honorariów. Żeby nie było tych honorariów, jakichś nie ma. Honorariów w Danii w zasadzie nie ma. Nie ma takiej listy wcale. Tylko, że pracownie w Danii po prostu wiedzą, że no, to jest logiczne, że muszą wycenić projekt bardzo wysoko, żeby mieć z tego jakikolwiek zysk, bo pomijając koszty własne związane z prowadzeniem działalności, czyli wiadomo, wynajęcie miejsca, biurka, sprzęt, software, który najbardziej daje po kieszeni.
no też trzeba opłacić tych wszystkich pracowników, a te pieniądze są jakby niemałe. W związku z czym, no wiadomo, to samo w siebie generuje potrzebę jakby generowania dużych przychodów, więc pracownicy muszą się wyceniać dobrze, bo inaczej się po prostu nie da prowadzić biznesu. W Polsce, ponieważ no, przeszliśmy przez te transformacje i mamy jakieś tam problemy, uważam, że nie jest problemem, żeby właśnie Izba Architektów normalnie wygenerowała system, no nieobowiązkowy, bo nie możesz w Polsce zmusić do takich rzeczy, ale jakikolwiek system, który by starał się jakby tę sytuację naprawić. I poniekąd takie narzędzie mamy, to się nazywa honorarium wynagrodzenia architektów. Mhm. Tylko, że po pierwsze ten dokument jest bardzo nieaktualny, a po drugie pomysł na to, jak go wprowadzić, był zły, bo kiedyś oczywiście była próba wymuszenia tego, natomiast się skończyło tym, że sąd po prostu powiedział, że to jest zgodne z zasadami wolnego rynku, w związku z tym to jakby nie może być w Polsce prowadzone coś takiego. Mhm. Natomiast uważam, że jest druga opcja, jak to ugryźć, to znaczy proponuję, żeby Izba Architektów wprowadziła u siebie na stronie internetowej taki dokument, który byłby dobrowolny do podpisania, gdzie jest podana nazwa pracowni, adres pracowni, może być też numer NIP, że oni podpisują wewnętrzną, własną umowę, którą oczywiście może Izba powinna jakoś tam sformułować. Umowę, która zakłada, że oni będą przestrzegać stawek honorariów architekta, że będą płacić studentom na przykład minimalną krajową. Mhm. To i tak jest, no właśnie minimalna krajowa to już jest naprawdę absurdalne minimum, ale no dobra, żeby nie mieli za ciężko ze studentami, to nawet to minimum. Póki co ta minimalna wyznacza. Tak. Jest ta minimalna, a i do tego, że absolwenci muszą mieć umowę o pracę podpisaną z pracownią, chyba że jest jakaś wyjątkowa sytuacja, którą ta pracownia może wytłumaczyć przed Izbą, dlaczego akurat na przykład ten absolwent nie ma umowy o pracę, tylko ma, nie wiem, B2B czy cokolwiek innego. I to by były te wyjątki od reguły, a nie odwrotnie, jak się dzieje teraz. I teraz tak, oczywiście, że zaraz ktoś może powiedzieć, że słuchaj, to jest nierealne, ponieważ po prostu to jest nierealne, zobacz, co się dzieje w Polsce. Zgadza się, absolutnie się zgadza. Taką umowę mogę się od razu założyć, że podpisałoby kilka pracowni w Polsce tylko z tego powodu, że u nich generalnie jest właśnie w porządku i dla nich to nie jest problem, żeby być na takiej liście, więc oni się tam wpiszą. Powiedziałem też, że ta umowa byłaby jakby nieobowiązkowa, mało tego, Izba powinna szczerze też napisać, że może być wiele powodów, dla których jakaś pracownia może nie chcieć podpisać takiej umowy. Przykładowo, prosty przykład, załóżmy, że zakłada swoją własną pracownię projektową, która dopiero startuje, więc na dzień dobry, żeby się próbować wbić w rynek, będziesz trochę wyniżać stawki, no bo to jest trochę logiczne. W związku z tym nie będziesz raczej podpisywać umowy, że będziesz jechać na pełnej stawce, bo będzie to po prostu dla ciebie ciężkie, jako osobie, która dopiero wchodzi na rynek. Więc taka informacja powinna być szczerze zawarta pod takim dokumentem, żeby było jasne, że to nie jest nic przymusowego, każdy robi po swojemu, natomiast ten, kto chce, może się na to miejsce wpisać. I oczywiście, że na początku to będzie pewnie, nie wiem, 3-4 pracownie w ciągu roku, może 5. Rok później może 10 jeszcze dojdzie. Ale zobacz, tworzysz miejsce 15 pracowni i to powoduje, że za 2-3 lata nagle masz tam do wyboru, załóżmy, kilkadziesiąt pracowni i studenci w pierwszej kolejności, absolwenci, będą patrzeć na listę tych pracowni. No tak, plus domyślam się, że wydziały w Polsce będą jakoś promować, zachęcać do dokładnie tych pracowni. Więc jakie są teraz plany, jeśli chodzi o tą petycję? W momencie, gdy nagrywamy ten odcinek, podpisów jest około 2,5 tysiąca. Fajnie by było i to byłoby bardzo miło, gdyby się udało dobić do 5 tysięcy, bo to znaczy, że 1/3, możemy tak mówić, że 1/3 aktywnych studentów, powiedzmy statystycznie, że jest to dla nich ważne, więc tego Izba absolutnie już nie może pominąć. Mhm. To też nie chcę, żeby było odbierane jako atak na Izbę w żaden sposób. Warto wspomnieć, że Izba w ogóle ponownie, ona próbowała kiedyś to uregulować. Jeżeli chce się na siłę zmusić coś prawnie, to nie zadziała. A w ten sposób, jeżeli postaramy się dołożyć ten mały kamyczek, który oczywiście nic nie zmieni za rok, nie zmieni to nic za 2 lata, nie za 3, ale w perspektywie kolejnych 10 lat, może to zacząć powoli zmieniać taką, powiedzmy, barierę psychiczną, psychologiczną pracowni, to może też to sprawi, że chociaż część mała pracowni zacznie też myśleć w tych kategoriach, żeby jednak próbować zawyżać jednak te swoje stawki coraz bardziej i nie brnąć to, że no, musimy przeżyć za bułkę i robić projekt, bo naprawdę dla wielu pracowni to wręcz wbrew pozorom jest nieopłacalne, żeby brać tak tanie projekty, bo ja sobie naprawdę nie wyobrażam, jak zrobicie kalkulację,
zarówno wy słuchacze, jak i my tutaj. Z tym się zgodzą osoby, które założyły już własną pracownię. Jak się przekalkuluje koszty prowadzenia działalności gospodarczej i już pomijam teraz kwestię samego zatrudnienia osób, bo wiele osób zwala tutaj problem na to, że no słuchaj, no tak, ale zatrudnienie studenta czy świeżego absolwenta to kosztuje mnie tyle i tyle. Wiadomo, pracodawca to kosztuje, jakby pracodawca płaci dużo więcej niż to, co otrzymuje pracownik. Argumentem też jest to, że w zasadzie nawet ten młody, nowy pracownik nie chce umowy o pracę, tylko chce umowę o dzieło czy na zlecenie, bo dostanie więcej na rękę. No, ale najlepsze przy tym wszystkim jest to, że to jest bardzo słaba zasłona. Bo jeżeli sobie pomyślimy o software'ze, mówię o samym software'ze, nie mówię nawet o wynajęciu miejsca na pracownię. Sam software rocznie przy obecnych modelach subskrypcji, załóżmy, jak policzymy, ile rocznie wychodzi, żeby to wszystko mieć legalnie, plus komputer i jeszcze policzymy, że, bo to warto liczyć tak, żeby komputer liczyć nie raz na 5 lat, załóżmy, że trzeba mieć komputer, tylko że jakbyś kupował komputer co roku, to wtedy oznacza, że myślisz w kategoriach zabezpieczenia finansowego dla pracowni. To się nagle okazuje, że te koszty prowadzenia pracowni ze względu na sam software, to już jest około 50-60% w skali roku, czyli generalnie, że większość tak naprawdę twoich kosztów to jest software. To są rzeczy związane z softwarem, a nie z resztą. A nie z wynagrodzeniem nawet. Oczywiście, że no jeżeli ktoś ma, nie wiem, jedną licencję w pracowni, a zatrudnia 10 osób, no to tak, to się zmieni, tylko w takim razie na czym pracuje te 10 osób, bo jak jest jedna licencja, tak, w pracowni. Więc jak to sobie wszystko dodamy, to absolutnie nie ma po prostu sensu i ludzie, którzy prowadzą pracownie, no widzą, że te stawki nie mają sensu. Teraz pytanie, co z tymi pracowniami, które to widzą wszystko, a dalej zaniżają swoje stawki? Wtedy, kiedy ten odcinek ujrzy światło dzienne, miejmy nadzieję, że akcja nabierze tempa i rozgłosu. Także ja tutaj też dorzucam swoją cegiełkę i jak najbardziej zachęcam i trzymam kciuki, zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Czy ty planujesz przyszłościowo wracać do Polski i pracować tutaj jako architekt? To jest trochę ciężki temat, dlatego że no najchętniej bym oczywiście chciał, pewnie wiele osób czeka na to, że powiem, że nie, już nie wracam, tam jest mi dobrze i tak dalej. No wiem, zadałam teraz pytanie, jak przy Wigilii. Nie, to też bardzo dobre pytanie i ja uważam, że trzeba o tym szczerze rozmawiać, zupełnie absolutnie uważam, że trzeba na ten temat szczerze rozmawiać, to znaczy, wiesz, ja na przykład jestem w takiej sytuacji, że zupełnie szczerze powiem, że dla mnie to jest wciąż takie trochę, powiedzmy, że w granicach no, życia od pierwszego do pierwszego, mimo wszystko. To nie jest tak, że on wyjechał do Danii, to już wygodnie, bo tam już wszystko samo się robi i ten. Nie, tak naprawdę, wiesz, jest ciężko. Wiesz, powiedziałeś, żeby wrócić i pracować jako architekt. Ja byłbym w stanie jeszcze wrócić może, jak dostałbym jakieś nieprawdopodobne warunki i jakbym miał pracować w jakiejś pracowni, to by mnie jeszcze skusiło. Aczkolwiek z perspektywy tego, że też już myślę w kategoriach raczej zakładania własnej pracowni, to pod tym kątem w Polsce bym nie chciał zakładać własnej pracowni projektowej, ponieważ już pracowałem w Polsce w kilku pracowniach, doskonale wiem, jak wygląda ten zawód i mi się nie podoba to, i to nie jest wina architektów, ale po prostu mi się nie podoba to, jak ten zawód działa w Polsce po prostu. Mm-hmm. Nie, no to jest tutaj wina tak wielu różnych katalizatorów, bo branża jest tak szeroka i środowisko tak wielkie, że jednostkowo nie da się wyliczyć, nie? A masz jakąś taką frustrację w pracy architekta w Danii, w Aarhus, Aarhus? Znajdźmy coś, co właśnie tam źle funkcjonuje. Mam. To znaczy, powiedziałbym, że mam farta, że ja kończyłem Aalborg akurat, dlatego że na przykład masz jeszcze dwie inne uczelnie w Danii. Jest to Królewska Akademia w Kopenhadze i jest to Architektskolen w Aarhus. Mhm. Obie te pozostałe uczelnie szkolą w skrzydle sztuki, to znaczy masz po tym tytuł magistra sztuki. I to się samo w sobie nie jest złe, tylko że tam de facto naprawdę potrafi się pojawić takie kwiatki, gdzie masz, nie wiem, pracę magisterską, albo masz nawet, to jest autentyczna historia. W pewnej z kopenhaskich pracowni robiono konkurs, nie chcę skłamać, chyba na jakieś muzeum czy coś gdzieś w Norwegii. I w ramach tego projektu grupa, która nad tym pracowała, miała jakiegoś jednego świeżego absolwenta po królewskiej szkole. Dano mu zadanie, żeby słuchaj, postaraj się tylko tutaj wymyślić, na razie ogólnie, bo to jest konkurs, co prawda trochę szczegółowy, ale wciąż. Słuchaj, więc co zrób tutaj, wymyśl jakoś te warstwy ściany, żeby to miało ręce i nogi.
A ściana miała być, wiesz, tam na, nie wiem, chyba na, nie wiem, skończę, 20 metrów wysoka, jakieś takie, wiesz, coś wysokiego. I na tym jeszcze miał być jakiś taki strop gruby z metr czy coś, że betu. Nie pamiętam dlaczego, nie pamiętam o co chodziło, ale taki solidnie ciężki strop. I się okazało, że chłopak tak nie wiedział, co ma zrobić, że narysował jakoś 5 cm konstrukcji, wymyślił sobie 5 cm betonu, 5 cm izolacji w Norwegii i stwierdził, że to pewnie wystarczy. Żeby nie było, no na pewno są też tacy, którzy się jakoś tam tym bardziej interesują, natomiast ze skrzydłem tym od strony właśnie tego magistra sztuki tak jest dosyć często. I z czego to wynika? To wynika z tego, że wiele lat temu nasz zawód został podzielony na dwa. Masz architektów i masz tak zwanych po polsku kreślarzy. Kreślarzy może być po czymś... Znaczy to w Danii zostało tak, podzielone na dwa. W Danii. I to jest tak, że w Danii ci kreślarze, którzy właśnie kończą taki kierunek jednostopniowy, to się nazywa building konstruktor, ale to nie ma teraz żadnego znaczenia, to nie ma nic wspólnego ani z konstrukcjami, ani z architektami. Oni nie wiedzą, kto to był Corbusier, tak jak i nie wiedzą, jak tam mniej więcej działają konstrukcje oprawy. To są budowlani. Inżynierowie budowlani, ale o naprawdę znikomej wiedzy, znaczy mają trochę więcej jakby technicznej, ale nie na tyle, żeby projektować konstrukcję, architektonicznej praktycznie w ogóle nie mają. I oni po prostu w tych pracowniach, to jest tania siła robocza, która po prostu robi rysunki techniczne. A ci architekci właśnie po tym skrzydle z magistra sztuki, oni robią projekty i robią je właśnie... Koncepcyjne? Nie, robią koncepcyjne, właśnie rozwiązują, żeby nie było, rozwiązują funkcjonalnie, budynki rozwiązują mega, na świetnym poziomie, to faktycznie. Ale rozwiązują właśnie te, jakby te kwestie i estetyczne i tak dalej, natomiast technicznych w ogóle nie ruszają. Rzadko się zdarza, że masz na przykład absolutnie samodzielnych architektów właśnie z tego skrzydła, którzy mają własną pracownię i faktycznie sami na przykład projektują detale. To właściwie jest to szukać naprawdę jak igły w stoku siana. Pyta się o wadę. Wiesz, moim zdaniem to doprowadziło do tego, że czasami dochodzi do jakichś takich dziwnych skrzywień, gdzie właśnie widać, że ponieważ projekt na pewnym etapie już tak dorósł u architekta, że oni po prostu dali ten projekt inżynierom, tym jakby powiedzmy budownictwa, chociaż to nie jest to, tym jakby kreślarzom. I ten projekt potem zaczął się zmieniać diametralnie i widać, że gdzieś do jakiegoś stopnia gdzieś tu widać, że była ręka architekta, a nagle widać jakieś takie kwiatki po prostu, ci szlak trafia, bo wiesz, że normalnie architekt, nie wiem, dla nas w Polsce by tego nie zrobił, bo to się da połączyć z sobą, a tymczasem widzisz, że gdzieś tutaj jakby coś inżynierskiego się odwaliło dziwnego, znaczy coś, co ma ręce i nogi do budynku, ale nie jest w ogóle połączone później... z tą estetyką i tą funkcjonalnością, w sensie coś tu nie gra. Żeby nie było, ja też nie chcę tego do końca krytykować, bo ponownie no to się kończy tym, że ponownie wiele układów funkcjonalnych budynków użyteczności publicznej czy mieszkaniówek jest rozwiązywanych na naprawdę super poziomie. Nie, to raczej chodzi bardziej o zauważenie jakiejś takiej różnicy, która ci się rzuciła w oczy po praktykach w Polsce i praktykach w Danii. No to jest to przede wszystkim to. Ja nie chcę powiedzieć, że jest po prostu ogólnie wada, ale jest to zderzenie faktycznie z dużą różnicą, jeśli chodzi o kwestię tego, jak nasz zawód działa. Wiele już pozostałych różnic tak naprawdę wynika z prawa budowlanego czy tym podobnych rzeczy. No. A z prawa budowlanego, co jest, wiadomo, klimat się różni, więc to prawo budowlane też się musi różnić, ale co tam byś powiedział jest takie najbardziej interesujące? Interesujące? O Jezu, ja pamiętam. No to jest chyba na osobny odcinek. Jak witamy w kolejnym odcinku. Moim gościem jest Piotr Zmierajewski. Trailer. Nie, bo mi się bardzo, nie wiem, podobało tam w prawie holenderskim. Oczywiście znam je strasznie pobieżnie, więc ja na razie nie będę nic o tym za dużo opowiadać, ale podobało mi się to, że tam za dużo nie ma przepisów, jeśli chodzi o nasłonecznienie pomieszczeń, że tutaj ileś procent przeszklenia okien w stosunku do powierzchni pomieszczenia musi być takie, a nie takie. I w Polsce jest to w miarę określone, restrykcyjnie, jest sporo tych przepisów, ale i tak jak najmniejsze okna wszędzie staramy się robić. I ile chodzi świata bezpośredniego słonecznego w sypialni. Tak. I tam w przesilenie od 8 do 6 coś tam. Natomiast w Holandii nie za dużo o tym jest, a pomieszczenia są pięknie naświetlone, bo każdy promień w deszczowym kraju trzeba łapać, a z kolei u nas przepisy są dosyć restrykcyjne, mocno określone, a
gdzieś te okna i tak sadzimy jak najmniejsze, że tak powiem. Jest to, ale powiem ci, właśnie mi to gadanie nauczyła, ja już rozdzielam, z czego to wynika. To wynika z tego, że często zobacz, że w Polsce się robi tak, że stawia się kolosalnie gigantyczne budynki mieszkaniowe bardzo blisko siebie. Widać, że tam normalnie jest ciemno. Ale one się łapią tylko tym, że mają ten minimum spędzone, kiedy faktycznie masz na przykład, nie wiem, 1,5 godziny światła, czy 3 godziny światła. Z tym, że jak mijają te godziny, nie wiem, zresztą te 3 godziny na przykład światła bezpośredniego, to w tym momencie, okej, nie masz tego światła bezpośredniego, ale powinno być dalej jasno, no bo jest dzień, tak? A okazuje się, że robi się mocno ciemniej. Bo się okazuje, że bezpośrednie światło tak, ale rozproszone jest cisza. I to jest też coś, co na przykład jest w ramach energetycznych danic, znaczy jak ktoś mi się na przykład, a też już większość inwestycji robi pełną certyfikację energetyczną, to w Danii głównie się opiera ta certyfikacja na systemie DGNB, nie LEED i nie BREEAM. W Danii są to systemy, które są bardzo krytykowane. No, a czemu one są krytykowane? Jest to, bo ja też się staram o tym mówić, że generalnie można sobie zaprojektować przykładowo właśnie absurdalnie przeszklony wieżowiec biurowy, który będzie miał, nie wszystkie wiem, certyfikaty. Będzie miał po prostu certyfikaty LEED, BREEAM, po prostu w ogóle platynowe z czekoladowymi kulkami. A okaże się, że tak naprawdę w realnym policzeniu jakby jego kasy energetycznej, jego zużycia energetycznego, zapotrzebowania na energię i tak dalej, oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że to jest w ogóle biurowiec, więc to nie jest dom jednorodzinny, to jednak te liczby są absurdalnie wysokie. Jest tyle wytrychów, żeby osiągnąć te wszystkie certyfikaty, robiąc budynek, który wcale nie jest taki energooszczędny. Zresztą ponownie, no, wystarczy sobie pomyśleć, że masz cały wieżowiec, absolutnie w pełni przeszklony i to trzeba sklimatyzować, bo tam jest cały czas przegrzewanie. W każdym razie więc ponownie też nie chcę, żeby było, że jestem wielkim hejterem tego jakby tej certyfikacji. Uważam, że wiesz, każda certyfikacja jest lepsza niż żadna. Ale są certyfikacje, które istnieją na Zachodzie, które są inne, są popularniejsze wręcz niż te LEED i BREEAM, które na przykład są używane też często w Stanach Zjednoczonych, też przy szklanych budynkach. Bo najłatwiej jest z tymi certyfikatami uzyskać jakieś tam właśnie te wszystkie noty, żeby no potem się chwalić, że mamy w cudzysłowie energooszczędny budynek. Ale mówisz, że rozkminiłeś skąd ta zmiana, jeśli chodzi o wielkość okien i przeszklenia, tak, to chodzi o to tak. Właśnie rozproszone, że wtedy światło? Znaczy to nie jest tak, że u nas pomyśleli, że w ten sposób to będzie wytrych. Nie, tylko to jest tak, że po prostu na Zachodzie często się nie podaje tych właściwości jakby godzinowych, tak? Tak. Bo w sumie zakłada się, że jeżeli masz bardzo dużo światła rozproszonego za dnia, to wystarczy. Oczywiście musisz to, wiesz, to się liczy przy warunkach, co jest, jak masz, wiesz, tak zwany ten overcast, niebo i tak dalej, ile światła na ten wpada, jak jest pochmurno i tak dalej. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę, więc na przykład wtedy się robi faktycznie dużo większe przeszklenia niż w Polsce i dużo bardziej rozsądne w ogóle w proporcjach, żeby proporcjonalnie, nie wiem, wysokie, ale wąskie okno jednak dało stosunkowo dobre, dużo światła nawet zimą przy niekorzystnej ekspozycji. Zamiast myśleć o tym, że ma tam bezpośrednio wpadać światło, co zresztą ma ręce i nogi, bo dla mnie temat przegrzewania jest jednym z tematów numer jeden, gdy się rozważa kwestie energetyczne budynku, problemy budynku i tak dalej. Ale z tych różnic na przykład, jedna z moich ulubionych, chociażby schody. W Danii jest przepis dotyczący schodów. I uwaga, mam jeden punkt, mianowicie to jest prawie cytat w tłumaczeniu, że schody mają być wygodne w użytkowaniu, prawda? Nie, ale w sensie poważnie, to jest cała instrukcja. Tak? I potem jest kolejny temat, nie wiem, jaki tam kolejny jest element prawa budowlanego. W Polsce całe książki można tak pisać na temat przepisów dotyczących schodów. Przykładowo w Danii w zasadzie nie masz wymogu słoczników. Taka ciekawostka. Zaraz ktoś powie, no dobra, no to ich chyba w ogóle porąbało, no bo w takim razie, no przecież, no nie wiem, starsze osoby, albo wysokość schodów przecież jest ważna i tak dalej. Zgadza się, są osobne takie jakby wytyczne, które są sugestią, nie są żadnym przepisem. Są takim neufertem. Są takim trochę bardziej neufertem, ale z czego to wynika? Bo Danii sobie zdano sprawę z tego, że jak masz na przykład schody 16 cm, które są całkiem wygodne, to, że jak zrobisz schody, które mają 17,5 cm wysokości, które już są niewygodne, to jeszcze wszystko zależy od tego, jaki jest materiał w schodach.
Jeżeli ktoś ma materiał, który jest oczywiście twardy i w ogóle, ale ma jakiegoś rodzaju swoją sprężystość mimo wszystko przy chodzeniu po nim, to się może zaraz okazać, że te 17,5 cm wchodzisz po takich stopniach, a czujesz, jakby to była 16. Ja się kilkakrotnie na tym przejechałem. I to jest fajne, że po prostu ponownie no, one mają spełniać warunek, mają być wygodne w użytkowaniu. No, jeżeli są, to są. Dzięki temu na przykład istnieją klatki schodowe w budynkach użyteczności publicznej w Danii, gdzie masz, nie wiem, masz 20 schodów pod rząd, 25 schodów pod rząd i nic tego nie robi. Tak, bo założenie jest takie, że nawet jeżeli się zmęczysz, to sobie staniesz na tym schodku, na którym sobie jesteś. Zrobisz spocznik gdziekolwiek chcesz. Tak, to masz, jak masz 25 schodów, to masz 25 spoczników równocześnie. Tak się zakłada. Z drugiej strony oszczędzasz w ten sposób przestrzeń zdecydowanie. Tak, klatki schodowe dużo mniej zajmują. To jest moje ulubione w ogóle. Może jako ostatni przykład, żeby nie zagadać w tym temacie, ale to jest mój najbardziej ulubiony przykład. Uwaga, przez nas najbardziej uwielbiane w Polsce, najlepszy temat, jaki istnieje, czyli kible. To znaczy, w Danii jest tak, że nie ma tematu przedsionków. Nawet jak masz damski, męski, to nie ma przedsionków. Wchodzisz i jesteś w kiblach. Ale, co jest ciekawsze, w Danii nie masz też obowiązku w ogóle rozdzielania na męski i damski. W związku z czym w większości budynków tak naprawdę projektowanych dzisiaj w Danii jest robione tak, że po prostu masz drzwi faktycznie zapisane tam WC, tak? Wchodzisz tam i to jest po prostu korytarz. I w tym korytarzu masz same kabiny. Aha, a umywalki? Znaczy też tam są. No i właśnie chodzi o to, że umywalki w takich miejscach muszą być w samych kabinach, w związku z tym i mało tego jeszcze jest dokładny przepis, ile dokładnie od tej umywalki musi być sam ustęp. W związku z czym wchodzisz do tej kabiny i tam robi swoje, myjesz ręce w tej samej kabinie i wychodzisz. I mało tego, one wszystkie są, jak ktoś ładnie mówi, koedukacyjne, tak? To jest i dla facetów, i dla kobiet. Jakie to ma niesamowite psychologiczne efekty. Takie przeważnie obszary nie są najczystsze, jakie widujemy za dnia. Zwłaszcza w jakichś budynkach publicznych. Ale wyobraź sobie, że tam z tą czystością w łazienkach jest naprawdę całkiem nieźle. Bo to wynika z tego, że wiesz, wyobraź sobie, że wychodzi facet z łazienki i akurat, wiesz, do tej samej kabiny za chwilę wyjdzie jakaś kobieta. To trochę wiocha, bo to trochę świadczy, wiesz, jak coś tam jest nieposprzątanym, to trochę wiocha, bo to świadczy o facetach, nie? I tak samo, jak kobieta wychodzi, no to nie zostawi po sobie syfu, bo zaraz będzie facet i zaraz będzie, wiesz, ocena, nie? Więc jest taka walka płci. Myśli, że to tak działa, że to faktycznie jest ta gdzieś... Wiesz co, ja rozmawiałem kiedyś na ten temat z Duńczykami i oni powiedzieli, wiesz, oni patrzyli na mnie jak na głupka, jak ten. Mają ale... to od zawsze, nie? Tak, nie widzą nawet. Oni mają to od zawsze i oni, wiesz, oni po czasie mi przyznali, że w zasadzie to trochę tak jest. Znaczy, w sensie, bo oni nie myślą o tym w ten sposób, tak? Ale można tak to powiedzmy opowiedzieć. I to też powoduje jeszcze jedną rzecz, którą dopiero zauważyłem po moich powrotach do Polski, że od strony higieny to jest niezłe, dlatego że wtedy, bo w Polsce masz tak, że po przejściu przez przedsionek wchodzisz do tej przestrzeni, gdzie są te wszystkie kabiny, no i wiesz co, robisz swoje, spuszczasz wodę, brudnymi rękoma otwierasz teraz od wewnątrz te drzwi, otwierasz drugie drzwi do przedsionka, tym dalej brudnymi rękoma i dopiero potem je myjesz. I jak sobie o tym pomyślisz, to w sumie tam jest całkiem niezła wymiana bakterii tak naprawdę. A jeżeli wchodzisz do łazienki z czystymi rękoma i do kabiny z czystymi rękoma i wychodzisz z kabiny z czystymi rękoma... No. Ale ja w ogóle nie wiem, z czego to się wzięło w Polsce, że mamy te rozdzielne pomieszczenia, toalety dla damskie i męskie, no bo z drugiej strony... Co za problem myć ręce obok siebie, facetko. I później jest ten problem, gdzie idzie ojciec z młodą córeczką albo matka z młodym synem, nie wiadomo gdzie wchodzić i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze byłam, przepraszam, jedna z faktycznych wad, która moim zdaniem nie ma sensu w Danii, mianowicie, że do wszystkich kabin drzwi się otwierają do środka, w ogóle do kibla, do środka. O, bez sensu. Żeby nie było, na to nie ma wcale przepisów, tylko tak się robi domyślnie, bo taka jest kultura. Tylko drzwi ewakuacyjne, już te, które naprawdę cię wypuszczają na zewnątrz, to muszą się otwierać na zewnątrz, ale dopiero te, na te jest wymóg. Bardzo mi się to podoba, że od bardzo poważnych tematów, wynagrodzeń architektów, petycji i skończyliśmy po prostu jak poważni architekci na temat toalet, kibli.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Zachęcam wszystkich do podpisywania petycji. Mam nadzieję, że będzie o tym głośno i wywoła to trochę dyskusji, ale też i działań. A Tobie życzę wszystkiego najlepszego, powodzenia w Danii i do zobaczenia za jakiś czas być może. Wzajemnie i wiesz, dzięki w ogóle za to, że te podcasty robisz i fajnie, że ktoś za to naprawdę poważnie do tego tematu siadł i dzięki.